już stoisz tam na dole przed drzwiami. Mów głośno i wyraźnie, gdzie jesteś i co widzisz. Opisz to miejsce. Mów głośno. Są drzwi? Opisz te drzwi, tylko głośno musisz mówić. Są drewniane. Drzwi są drewniane? Jaki kolor mają? Taki jak drzewo, jak brązowe. Drzewo, brązowe drzewo. Duże, takie masywne. Masywne, Dobrze. Jak tam się czujesz, jak stoisz przed tymi drzwiami? Tylko głośno musisz mówić, głośno. To dobrze. Dobrze się czujesz? Dobrze. Widzisz tam klamkę? Jest tam klamka? Jest. Opisz, jak wygląda? Jest taka złotego koloru. Złotego koloru? Fajnie. Naciskasz klamkę i przechodzisz do świata duchowego. I już raz, dwa, trzy, przechodzisz. Przechodź. Przeszłaś? I teraz opisz, gdzie jesteś. Opisz to miejsce. Gdzieś tam biało jest, chmury. Białe chmury? Dobrze, przyjrzyj się tym chmurkom. Poruszają się? Są w ruchu? Nie, chyba nie. Chyba nie. Podoba ci tam się? Tak? Dobrze. Rozejrzyj się, jest to miejsce takie zamknięte czy otwarte? Otwarte. Otwarta przestrzeń? Dobrze. To teraz ja na to miejsce, ja poproszę twojego przewodnika duchowego. Zapraszam serdecznie. Ja policzę do trzech, a ty obserwuj, kto się zbliża. Obojętnie w jakiej postaci zobaczysz, opisz. Raz, dwa, trzy. Ja zapraszam teraz. I zobacz, kto się zbliża. Może zobaczyć jakąś energię, jakąś kulę, postać. Nie wiem, pod jaką postacią. Jeszcze nie? Jeszcze nic nie widzisz. Dobrze, może jeszcze musimy przejść kawałeczek. To teraz ja poproszę mojego przewodnika duchowego Wezju. Zapraszam cię serdecznie na to spotkanie jako dodatkowy opiekun Agnieszki i obserwator. Zapraszam ciebie serdecznie. I ty obserwuj. Być może poczujesz albo zobaczysz. Zobaczysz, to przywitaj się. I co się dzieje? Dalej w tym chmurach, tak jakby ten głowę. Dobrze. To teraz zobacz, ja zadam pytanie i pierwsza myśl, albo będziesz słyszała, tylko musisz to głośno mówić. Nie rozmyślaj, tylko powtarzaj. To ja się pytam ciebie. Wezusz, jesteś tutaj? Jesteś na tym spotkaniu? Jaka myśl do ciebie przyszła? Czy jest jakaś tutaj istota duchowa? Czy Agnieszka ma się dalej przesuwać? Rozejrzyj się na odczucie, idź w jakimś kierunku, zobacz. Widzisz światło przed tobą gdzieś? Jeszcze jaśniej? Widzę. Dobrze, to ruszaj, poruszaj się tam. Musisz może przejść jeszcze kawałeczek tam. Ruszaj się, przesuwasz się. Ja przyspieszam tą całą sytuację, a ty idziesz tam. I mów po drodze, co się dzieje. Proszę? Dalej jest tak jak mgła. Taka mgiełka jest, tak? Delikatna, tak? Ty przechodzisz przez tą mgiełkę, tak? Tam widzisz jasność? To przechodź. Szybciusieńko, całkiem leciutko, radośnie. Poruszaj się. I teraz przyjrzyj się też na twoje nogi. Masz tam nogi? Przyjrzyj się.
Tak. Masz nogi? To opisz. Mam pomalowane paznokcie. Tak, masz pomalowane paznokcie. Jesteś na boso? Tak? Mhm. Dobrze. Jest tam wygodnie, fajnie mięciutko? Mhm. To posuwa się, biegnij. Biegnij teraz, biegnij tam w tym kierunku, biegnij. Biegnij, biegnij. I mów, co się zmienia po drodze. Widzę światło, ale nie mogę tam jakoś dobiec. Biegnij, biegnij. Poruszaj się. Dobrze, witaj to światło już. Witaj się z tym światłem, witaj się. Witam światło. I się zaraz dowiemy. Wszystko się wyjaśni. Zaraz się za chwileczkę wszystko wyjaśni. No już tak bardziej więcej światła. No to bardzo fajnie. Przesuwaj się dalej, dalej do światełka. Do światełka. Jest to duże światło. Tak, dobrze, fajnie. Dobrze. Wiesz, ja Cię poproszę też, żebyś Agnieszkę, żebyś ją wziął za ręce i na to miejsce bezpiecznie ją zaprowadził. A Ty podajesz ręce i poczuj, czy ktoś bierze Cię za ręce. Mhm. Czujesz to? Dobrze. Przywitaj się, to jest Wezius, przywitaj się z nim. Witam, Wezius. I co odczuwasz? Jak się witasz? Znowu jest ciemno. Ciemno? No to już przesuwasz się do przodu. Weź już raz Cię przenosi. Czujesz, to jest jakiś tunel? Nie wiem, czy to jest tunel. Jak to odczuwasz? Tak jakby... Tak? Nie wiem, może tunel, może nie tunel, nie wiem. Czujesz, że się przesuwasz? Dobrze. Tutaj teraz jesteś przenoszona. Przenoszone, tak? Czujesz to przenoszenie, tak? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Na jakiś poziom może jesteś. Teraz się Cię, Wezius, pytam. Do Ciebie to dopłynie. Teraz Ty jako dusza słyszysz bardzo wyraźnie i Twoimi oczami duszy wszystko widzisz wyraźnie. I słyszysz, wszystko do Ciebie dociera. Masz te informacje teraz. Teraz się Cię pytam, Wezius, gdzie jest Agnieszka przenoszona? Gdzie ją przenosisz? Czy jest przenoszona na jakiś poziom duchowy? Pierwsze miejsce do Ciebie przypływa. To jest ta informacja. Nie rozmyślaj na tym, tylko mów od razu. Czy jest przenoszona Agnieszka na jakiś poziom duchowy? Nie masz tej informacji? Dobrze. To teraz zobacz. To teraz już ja wiem. Ty potrzebujesz, żeby to wszystko, te problemy odpuścić siebie, to teraz ja cofam Ciebie w Twoje poprzednie życie. I Ty jako dusza cofasz się w Twoje poprzednie życie w materialnym ciele. Liczę do trzech. I Ty z szybkością cofasz się, bo jesteś tylko obserwatorem. Raz, dwa, trzy i cofasz się. I teraz mów. Co się zmieniło? Nie wiem, to jakieś dziecko małe. Widzisz małe dziecko? Dobrze. Opisz to dziecko. To jakby ktoś trzymał na rękę, albo matka trzymała na rękę. Czujesz, że Ty jesteś tym dzieckiem? Masz to wrażenie? Dobrze. To teraz... Zobacz, wszystko, ja podkręcam Twoje wibracje do tego miejsca i czasu, żebyś wszystko dokładnie widziała. Widzisz dokładnie, Twoje wibracje się podkręcają. Dobrze, co odczuwasz teraz? Jesteś chłopcem czy dziewczynką? Chłopcem. Chłopcem? Ile masz miesięcy czy latek? Starszy? To opisz teraz tego chłopca. Opisz. Spojrzyj na tego chłopca, opisz. Może takie 6-7 lat. 6-7 lat. Opisz ubranko. Czujesz, że to ty jesteś? Tak,
Dobrze. Spójrz na twoje nóżki, na twoje ciałko. Co masz ubrane? Bez butów. Bez butów, tak? Jakieś takie... Głośno. Spodnie. Długie? I koszula. Koszulkę masz? A jaki kolor ma ta koszulka? To jest tak jakby szare, coś takiego. Mhm. Dobrze, ty teraz wiesz, jak na ciebie wołają. Liczę do trzy, raz, dwa, trzy. Jakie imię masz? Nie wiem, Jędrek mi przyszło. Jędrek? Dobrze. I teraz obejrzyj się, gdzie jesteś, w jakim miejscu jesteś. Co to jest za miejsce? Jakiś, tak jak powiem, zamek, jakiego zamku. Koło jakiegoś zamku jesteś? Mhm. Dobrze, przyglądaj się. Jest to duży zamek? Widzę, tak jakby koło zamku, jak ludzie pracowali, jest jakiś market. A jakiś tam jest taki targ koło tego zamku? Dobrze, a ty co tam robisz? Ty wiesz, co tam robisz? Stoję, oglądam. Stoisz, oglądasz? Jesteś sam, czy sam? A gdzie jest twoja mama? Nie wiem. Nie wiesz? Mieszkasz tam na tym zamku? Koło zamku mieszkasz. Dobra, to teraz biegniesz do domu. Raz, dwa, trzy, ty wiesz, gdzie jest twój dom. Biegnij do domu. Już biegnij. Biegnij. I opisuj tam te domy. Widzisz, jest tam dużo domów koło zamku? Weszłam do domu. Weszłaś do domu, a opisz ten dom. Jakaś taka jak izba, coś takiego. Taka izba jest. Mhm. I obejrzyj się. Co tam jest w tej izbie? Jest chyba mama. A mama jest? No to wołaj mamę. I zaraz zobaczysz, zawołaj mamę i opiszesz ją, opisz tą twoją mamę. Mama zamiata. Zamiata? A co, czym zamiata? Taką miotło, taką jakby ze słomy, coś takiego. Taka miotła ze słomy? Mhm. Mhm. I jak twoja mama wygląda? Taka średnia budowa, w takiej długiej jakby spódnicy, sukience. Takiej długiej spódnicy, sukience? A jakie ma włosy? Chyba przykryte chustą. Chustką przykryte włosy ma? Dobrze, to idę mamy. Przytul się, przywitaj się. Kocha ciebie mama? Tak? Obejmuje ciebie? Mama, płakać mi się chce. Płakać ci się chce? Dlaczego cię płakać chce? Jest dobrze, dobrze, dobrze. Kochasz mamę tak bardzo? A dlaczego ci się chce płakać? Co się stało? Nie wiem. Nie wiesz? Masz takie uczucia, co się stało, że chcesz płakać? Jest ci przykro? Jako Jędruś jest sobie przykro? A jak ma na imię twoja mama? Nie wiesz? A jest tata też tam w domu? Nie? A masz jakieś rodzeństwo jeszcze? Nie widzę. Nie widzisz? Jesteś sam z mamą? Tak? A co mama robi? Z czego żyjecie? Pracuje mama twoja gdzieś? Czy? Chyba sprząta, czy coś takiego. Sprząta gdzie? Pracuje tam na zamku? Nie wiem, cały czas w domu tu widzę zamiata. Cały czas w domu zamiata? Dobrze, a popatrz, to podbiegnij do kuchni, może głodny jesteś. Co macie do jedzenia? To jest tak jakby jeden pokój. To jest tylko jedna izba taka, tak? A jest tam coś do gotowania? Jakaś kuchnia czy coś, co tam jest? Przyjrzyj się. Ty taki fajny chłopaczek, wszystko wiesz. Na czym to jest tam gotowane? Co ci mama gotuje? Nie wiem, chyba nie ma jedzenia. Nie ma jedzenia? Nie widzę. No przyjrzyj się. To spytaj się mamy. Powiedz, że jesteś głodny. Co ci mama pokaże, gdzie tam jedzenie jest? Podejdź do mamy. Powiedz, że jesteś głodny. Jędruś jest głodny. Nie wiem, ona cały czas zamiata. Zamiata? Nie interesuje się tobą? Nie? Czujesz się kochany czy niekochany? Niekochany? Czuję się tam niepotrzebnie? Tak? Dobrze, dobrze, wszystko jest dobrze. Ty jesteś Jędruś, dasz sobie radę, dasz sobie radę. Mama nie interesuje się tobą? Mhm. A gdzie jest twoje łóżko? Przyjrzyj się, gdzie śpisz? Gdzie śpisz? Gdzie Jędruś ma do spania miejsce? Widzę jakieś łóżko takie małe. Małe łóżko widzisz? Mhm. I co tam jest? Pościel jakaś, czy co tam jest? Mm-hmm. Co tam jest? Taki
jakby biało coś, no takie szare. Takie szare coś, jakaś płachta? Mhm. A poduszeczkę masz? Tak. Masz poduszeczkę też? Mhm. Macie jakieś zwierzątka tam w domu, co masz albo koło domu może? Masz jakieś zwierzątko, które kochasz? Nic tam nie widzę. Nic nie widzisz? Tylko ta matka cały czas zamiata. Tylko cały czas matka zamiata? Nie chce z tobą rozmawiać? A jak, no to podejdź do tej mamy, przytul się. Jak się zachowuje, jak się przytulasz? Przytul się. Nie reaguje. Nie chce? Nie reaguje? Mhm. Dobrze, to teraz ty jako jędrnuś, jędrek, wylatuje sobie z domu. Wyjdź z tego domu, wyjdź na zewnątrz, wyjdź. Wychodzisz. Wyszłam gdzieś w chmurach, jestem. Jesteś w chmurach? To ja cię co? Ptaka widzę. Obserwujesz to z dołu, tego ptaka? Nie, siedzę na tym ptaku. Siedzisz na tym ptaku? To ja ci jeszcze raz powracasz jako jędruś. Raz, dwa, trzy, wracasz. I do tego momentu, jak odchodzi z ciała. I teraz mów, co się stało? Dlaczego jędruś umarł? Ty to wiesz. Mhm. Co się stało? Jako dziecko chyba. Jako dziecko jędruś umarł? Ale dlaczego? Jaka była przyczyna? Ty wiesz, ja liczę do trzech. Ty wiesz tą przyczynę, dlaczego jędruś umarł. Raz, dwa, trzy, ty wiesz. Informację masz. Twoja dusza wie, dlaczego jędruś jako dziecko umarł. Co się stało? Był chory, zachorował? Słaby był? Czy z głodu, czy dlaczego? Chory był. Chory był, tak? Dobrze. I teraz odchodzi z ciała tego chłopca. Co odczuwasz? Tak dobrze. Dobrze jest? Mhm. Widzisz to ciałko tamtego chłopca? A gdzie to ciałko leży? Nie wiem, nigdzie nie leży. Już chyba jako dusza jestem. Tak, jesteś duszą, czujesz, że jesteś dusza. Obejrzyj się, jak wyglądasz jako dusza. Nie wiem, widzę takie. Tak, głośno, musisz głośno. Tak, lekko, tak. Lekkość czujesz? Mhm. Tak, jak gdzieś się urwała, nie wiem. Mhm. I teraz wracasz do tego momentu, gdzie czujesz, że siedzisz na jakimś ptaku, tak? Mhm. Dobrze, raz, dwa, trzy. I teraz, co się dzieje? Dlaczego na tym ptaku jesteś? Ten ptak ciebie gdzieś przenosi. A co to jest za ptak? Jaki ma kolor? Biały. Biały ptak? Jest to duchowy ptak? Chyba. Dobrze, gdzieś cię przenosi, tak? I teraz opisuj, oglądaj się. Oglądaj się. To góry. Góry widzisz? Mhm. Duży ptak. Jest ten ptak duży? Tak. A znasz tego ptaka? Jaki ma wygląd? Przyjrzyj się. Przytulaj się do tego ptaka. Mhm. I teraz nad górami lecisz. I co to jest za miejsce? To teraz dowiemy się. Ty jesteś na tym białym, potężnym ptaku. I ten ptak wie, gdzie on ciebie przenosi. I teraz ja się zapytam, witam ciebie, ptaku, raz, dwa, trzy. Czy jesteś istotą duchową? Tak? Dobrze. Gdzie teraz przenosisz Agnieszkę? Agnieszka jest teraźniejsze imię, ale tą duszę, gdzie teraz przenosisz ją? Gdzie jest przenoszona? Co jej chcesz pokazać? Ty wiesz, informacje, ty wszystkie masz informacje tutaj. Wszystkie informacje do ciebie dopływają. Ty wszystko wiesz, jako dusza ty wszystko wiesz. Co odpowiada ci ptak? Ta istota duchowa. Gdzie jesteś przenoszona?
Widzisz, jak się porusza wszystko, tak? Płyniesz? Mhm. Czy to jest świat materialny? Nie. Nie? Czy jesteś przenoszona na jakiś poziom duchowy? Na jakąś planetę? Widzę tak jakby... Głośno? Jakby piach. Widzisz piasek? Jaki ten piasek jest? Taki żółtawy. Żółtawy piasek? Mhm. Odczuwasz, że tam... Dużo piachu. Odczuwasz, że na ten piasek wylądujesz? Cię zanosi ten ptak? Dobrze. To lądujecie. Raz, dwa, trzy. Lądujecie teraz. Dobrze. I gdzie jesteś? Opisz, gdzie jesteś. Ty wiesz wszystko. Gdzie jesteś? Dużo piachu. Dużo piachu. Spojrzyj na twoje nogi. Jesteś bez butów? Jesteś człowiekiem? Dobrze. Jesteś mężczyzną czy kobietą? Chłopak. Chłopak? Mhm, dobrze. Jest tam woda gdzieś? Nie widzę. Tylko sam piach? Piach i tak jakby trochę góry z tego piachu i tak jakby tak? Dużo chmur. Mhm. Dobrze. To teraz obejrzyj się, jak jesteś ubrany jako mężczyzna. Co masz na sobie? Takie białe. Tak? Koszula biała i tak chyba spodnie białe. Koszula biała i białe spodnie. Jest to takie luźne czy przypasane? Luźne. Czy... Luźne. Na boso, tak? Dobrze. Co tam robisz? Ja chyba teraz widzę wodę. Widzisz wodę? Podejdź do tej wody, podejdź, przyspiesz i pod... jesteś przy wodzie, stoisz? Mhm. Dobrze, spojrzyj w tą wodę, jak, to jest jak lustro, widzisz siebie, opisz. Rude włosy. Rude włosy? A jakie długie, krótkie? Jakie włosy? Krótkie. Krótkie? A twarz, opisz twarz, widzisz całkiem dokładnie. Tak w lustrze, ogląda siebie. Tak okrągłą. Ładny chłopak? Nie wiem. Podoba się sobie, jak tak patrzysz na siebie? Mhm. Tak? Przystojniaczek? Mhm. Ile masz lat? Może 7, 8. 7? Taki chłopaczek, taki 7, 8 lat? Mhm, dobrze. I ty teraz wiesz, dlaczego tam jesteś? Co to jest za kraj? Gdzie jesteś? Nie wiem, Egipt. Egipt? Dobrze. Mhm. Teraz słuchaj bardzo uważnie. Ty mieszkasz tam w tym Egipcie i teraz ja liczę do trzech i ty wiesz, jak ty się witasz z ludźmi w tym języku, gdzie jesteś. Raz, dwa, trzy i już witasz się z kimś tam i w tym języku ty mówisz. Przywitaj się. Nie wiem, co mi przyszło, to hello. Mhm, dobrze. Bardzo fajnie. Ale ten chłopak jest teraz starszy. Jest już starszy, przesunęła się, tak? I teraz ile masz lat? Nie wiem, 19 może. Może 19, masz dziewczynę? Nie, chyba. Nie, chyba tak. Może. Podoba ci się jakaś dziewczyna tam? Ja nie widzę dziewczyny, ale tak czuję, że... Tak... Ale czujesz, wiesz, że masz jakąś dziewczynę, czy... Może coś jest jakaś, że ktoś może jest. Dobrze. Obejrzyj się, opowiedz, gdzie jesteś teraz w tym miejscu. Jesteś w jakimś pomieszczeniu, czy na dworze, co to jest? To jest zamek. Jakaś budowla? Taka? Mhm. Co to jest za zamek? No, on ma 19 lat, to wiesz. Nie ma, ten zamek jakby z piachu był. A ten zamek jakby z piachu był? Tak wygląda? To jest tak zbudowany? Tak, taki duży, ale tak jakby z piachu. To jest na pustyni? Tak. A kto mieszka w tym zamku? Nie, król. Jakiś król tam mieszka? A jak na ciebie wołają? Jakie masz imię? No to samo, Jędrnek. To samo? Teraz wchodź do tego zamku, przesuwaj się. I teraz ja się ciebie pytam, czy to jest
świat duchowy czy materialny, fizyczny. Ty wiesz to. Czy to jest jakaś planeta duchowa? Czy to jest na Ziemi? Na planecie Ziemia? A może gdzie indziej? Ty to wiesz. Może inaczej się spytam. Odpowiedz mi. Czy jako chłopiec, Jędruś, który mieszkał koło zamku i nie był szczęśliwym chłopcem, czy miał marzenie, żeby mieszkać tam w zamku? Tak. Mhm. A teraz jest szczęśliwy. Czy ta istota duchowa jako ptak przeniósł cię w świat duchowy, w jakąś przestrzeń, że teraz możesz jako duchowy Jędruś poczuć się tym życiem w zamku? Są tam też ludzie? Tak, chyba jest ktoś. Głośno? Chyba jest ktoś. Jest ktoś? No to już. Ktoś siedzi na tronie. Król siedzi na tronie? W tym zamku? Nie wiem, czy to król, ale ktoś gdzieś siedzi. Tak jakby ptak. W tym zamku? A opisz, tam jesteś w środku, wszystko opisz. Jak to wygląda ten zamek? Wszystko jest z piachu. Wszystko jest z piachu? Wszystko takiego żółto-pomarańczowego koloru z piachu. Są tam jakieś meble, czy jakieś ornamenty? Nie. Nie ma nic, jakieś znaki? Nie. Nie. Dobrze. Podchodzisz do tego króla, on jako ptak wygląda, ma głowę ptaka. No to witamy serdecznie, przywitaj się, dowiemy się. Teraz się wszystko dowiemy. Przywitaj się. To ja ciebie witam też serdecznie. Kim jesteś? I ty wiesz, co odpowiada. Kim jest ten król? Tak. Czy król z głową ptaka? Ma on ręce, nogi? Nie, to ptak. To jest cały duży ptak. To jest duży ptak. A jak on wygląda? Czarny, z dużym dziobem. Czarny? Czarny, z dużym dziobem? Przyjrzy się oczy? Dziób taki długi. Długi dziób? Jak się czujesz, jak patrzysz na niego? Dobrze. Dobrze? Dobrze, to teraz się ja zapytam. Co to jest za miejsce, gdzie teraz jest Agnieszka? Gdzie jest w tej chwili Agnieszka? I ty wiesz teraz, do ciebie dociera. Ty wszystko wiesz, co to jest za miejsce, gdzie ty jesteś? Dlaczego jesteś, widzisz tego ptaka jako króla tam w tym zamku, piaskowym zamku? Co to jest za miejsce? Ty wiesz, co ci odpowiada ten król ptak? Dlaczego tam jesteś? Stoisz przed nim. Chcecie jakieś... Tak? Jest już starszy, bardzo starszy. Ten ptak jest bardzo stary, tak? A dlaczego? Dlaczego ty tam jesteś? Ten ptak chyba będzie umierał. Ten ptak będzie umierał? A dlaczego będzie umierał? Ze starości. Ze starości. Dlaczego ty tam jesteś? Bo chyba chcę, żeby ja była tym królem. A co? To teraz ty masz przejąć to stanowisko, tak? To miejsce, ten tron? Dobrze. To kim ty masz teraz tam być, jak masz to przejąć ten tron? Jako kto? Jeżeli masz przejąć to miejsce, no to wiesz, kim będziesz. Ja będę siedzieć na tym tronie. Będzie siedzieć na tym tronie? Mhm. Jakie zadania spełnia ten król ptak? Rządzi wszystkim? Czym wszystkim? A gdzie to jest? To tak jakby dobry król był. Jak dobry władca. Ale czego?
właśnie tego zamku, ale nie widzę jakichś ludzi. No jest władcą tego zamku, a gdzie się znajduje ten zamek? Na pustyni. Na pustyni, a gdzie jest ta pustynia? Czy to jest tutaj na planecie Ziemia? Nie. Czy to jest jakaś inna planeta? A, to jest na jakiejś innej planecie, tak? Dobrze. To jeżeli on jest dobrym królem czy władcą tam, to muszą być jakieś inne istoty tam też fizyczne. Ja policzę do trzech. I tam zbliżają się te istoty, no bo jak on jest władcą, starym władcą, raz, dwa, trzy. I ty widzisz, te istoty wszystkie się zbliżają, może chcą się pożegnać z tym królem, czy podziękować się jemu. I ty opisz, co widzisz, to się zbliża tam. Pingwiny się zbliżają? Czy jest to planeta zwierząt? Ptaków? Chyba? To teraz ty wiesz, jakie tam zwierzęta są na tej planecie. Liczę do trzech i ty wszystkie informacje masz, bo masz przejąć to stanowisko tego władcy. Raz, dwa, trzy i ty wiesz teraz. Opisz te wszystkie zwierzęta, jakie tam na tej planecie są. Zbliżają się tam do tego zamku i ty wszystko obserwujesz. Jest tam dużo zwierząt? Widzę teraz psy, takie duże, czarne. Duże, czarne psy są? Mhm. Pingwiny są psy, duże, takie czarne, podobne do psów czy psy? Nie, pingwiny to takie, widzę takie białe. Białe. Mhm. I co, i jeszcze jakie zwierzęta są tam? Ptaki czarne. Mhm. Czy te zwierzęta żyją tam w zgodzie i symbiozie? Tak. Tak? Mhm. A kto wybrał tego ptaka jako króla? Oni. Oni. Dobrze. To ty teraz stoisz tam przed tym tronem, tak? Mhm. Przyjrzyj się sobie jeszcze raz, jaki masz wygląd. Dokładnie przyjrzyj się. Ty jesteś wysoki, szczupły, masz długi nos, tak? Mhm. A nogi masz ludzkie czy jakieś? Tak. Ludzkie nogi. Pomacaj swoją głowę. Bez włosów? A za nos się chwyć. Jest twardy, miękki? Twardy. Twardy nos jest. To teraz przyjrzyj się, rozłóż twoje ręce, czy co tam, co masz? Co to, jak wygląda? Opisz. Jak ludzkie? Policz palce. Pięć. Masz paznokcie? Mhm. Tak. Czujesz, że masz głowę ptaka? Mhm. Tak jakby z drewna było, nie wiem. Tak jakby głowa z drewna była, twarda? Tak jakby to całe. Ja nie wiem, jak to napisać. Opisz. Takie twarde. Twarda głowa? Tak? Dobrze. No i teraz ten król z tobą będzie się żegnał, tak? Dobrze, król się teraz z tobą... Chciał się pożegnać, król, tak? Przywołał ciebie? Mhm. I co do ciebie mówi teraz? Ktoś ci coś przekazać? Że Jezus stary. Że Jezus stary, mhm. Żeby tymi zwierzętami się zająć. Że masz się zwierzętami tymi zająć, tak? Na tej planecie, na całej planecie, czy tylko jakiś jest... Tam u nich? Mhm. Żeby dbać o niego, że te zwierzęta wszyscy razem ze sobą żyją. Takie bardzo dobrze, w takiej miłości. W takiej miłości wszystkie zwierzęta tam żyją, tak? I że masz to dalej utrzymać, tak? Dobrze. I dalej co ci przekazuje? Czy ja mogę jeszcze rozmawiać z tym
tym królem ptakiem. Tak? To spytaj się, czy mogę mu zadać pytania. Spytaj się, czy się zgadza na rozmowę ze mną. Tak? Dobrze, witam cię serdecznie. Czy masz jakieś imię, żebym mogła do ciebie się zwracać? Tam, na tej planecie. Mów od razu, nie rozmyślaj. Dobrze. Czy ta planeta, gdzie jesteś królem, czy to jest duża planeta? Tak? Czy tam jest też jakaś roślinność? Nie widzę. Nie ma? Nie widzę, tylko piach. Tylko piach. Dobrze, ale ten król, on wie o tym. On wie o tym. Czy jest jakaś roślinność, przyroda na tej planecie? Chyba tak. Chyba czy tak? Tak jakby jest, tylko że nie tutaj, gdzie piach, tylko gdzie indziej. Aha, gdzie indziej, bo tutaj na tym miejscu jest tylko ten piach, tak? Dobrze. Czy ta planeta w jakiej galaktyce się znajduje? Król wie. Czy masz tą informację? Gdzie znajduje się ta planeta? Daleko, bardzo daleko, w jakiejś galaktyce, tak? Czym odżywiają się te zwierzęta tam na tej planecie? To nic nie jedzą. Energią? Chyba. Mhm. Dobrze. A ty teraz stoisz przed tym królem i czym ty się odżywiasz? Czy w ogóle masz potrzebę jedzenia? Nie. Nie? Tam na tej planecie, czy jest coś wiadomo? To słowo Bóg, czy Stwórca, czy jest ta informacja tam na tej planecie? Jest. Jest? Mhm. Jak spędzacie tam czas? Jest tam dzień i noc na tej planecie? Chyba nie ma nocy, tylko dzień. Cały czas dzień, jasność jest, nie ma tam nocy? Mhm. Mhm. A czy masz potrzebę też spania, odpoczynku? Nie. Nie? To co tam robisz, jak spędzasz czas? Jakie jest twoje zadanie tam? Jak się poruszasz w ogóle? Są to dalekie odległości może, gdzie musisz, jak się poruszasz tam? Tak jakby był jakiś ptak, który mnie wozi. Aha, to tam jakiś ptak, który masz do dyspozycji, że zabiera cię i możesz przelatywać tym ptakiem, tak? Czy to są takie zwierzęta, które służą jako pojazdy, czy... Chyba tak. Tak? Mhm. Dobrze, przychodzi ten moment, król umiera i ty przejmujesz to stanowisko jego, tak? Raz, dwa, trzy, już jesteś w tym momencie, gdzie już masz stanowisko tego króla. I teraz jakie masz obowiązki, ty wiesz, opowiedz. Jako król na tej planecie. Król tych zwierząt. Jakie są twoje obowiązki? Podróżujesz też ptakiem? Jak chcę, to mogę podróżować. Tak? Podróżujesz i co oglądasz, jak podróżujesz? Widzę tylko ten piach wszędzie. Wszędzie ten piach? Tam się jesteś w tym. To jest twój taki rejon, tak? Tej władzy. Mhm. To jakby pustynia była. Pustynia. Mhm. A odwiedzasz też te części planety, gdzie jest roślinność? Gdzie jest woda, zielono? No, mogę tam też pójść. Też? Mhm. Dobrze.
Czy do ciebie przychodzą jakieś zwierzęta też, czy jakieś z problemami, czy z czymś? Dlaczego jesteś tam tym władcą? Nie wiem, tam nie ma takiego problemu. Nie ma problemów tam? Tam żyją dobrze te zwierzęta. Żyją dobrze? Jak jakieś problemy, to już malutkie. Tak, a tylko malutkie jakieś tam problemy, tak? Czy tam jest, jaka długowieczność jest tam dla tych zwierząt na tej planecie? Przelicz tak na okres ziemski mniej więcej. Ile lat żyją tam te zwierzęta? Długo? No mniej więcej określ? Do lat ziemskich. Nie wiem, może 200. 200. Ile lat żył król przed tobą? Ty wiesz o tym. Ile lat panował, żył? 500? Mhm. A teraz ty wiesz, ile ty lat żyjesz to tam już? No nie wiem, takie 20 lat. Tak czujesz się jakby 20 lat? Młody, bardzo młody. Bardzo młody, dobrze. Kochają ciebie zwierzęta? Tak. Tak, dobrze. Czy odwiedzają was jakieś inne cywilizacje z innych planet? Macie kontakt? Chyba tak. Tak? Czujesz? Kto was odwiedza? Obserwuj to. Kto przylatuje? Czym przylatują? Widzę takie UFO. Widzisz taki pojazd kosmiczny? I gdzie wylądował, czy? Tak, wisi w powietrzu. Wisi w powietrzu. I wiesz, co ten spodek tam robi? Masz kontakt z tą cywilizacją? Chyba trochę tak. Trochę. Dobrze, przenoszę do tego momentu, gdzie ten człowiek czy istota wychodzi z tego, czy lądują. Masz kontakt po prostu. Raz, dwa, trzy, kontaktuje się z tobą, ty wiesz, opowiadaj. Jak wygląda? Dochodzi do spotkania. Spodek wylądował, czy jak to się stało? Tak, taki wisi, ale tak jakby z drabiny ktoś strzelił i bardzo przyjaźni są. Są bardzo przyjaźni, to tak jakby energetyczna drabina, schody z tego spotkania? No tak jakby schody i strzelił. Jakby szedł, opisz całkiem dokładnie jakby wygląd tego. Nie wiem, no ma tak jakby. Tak jakby kask, tak jakby. Hełm taki ma. Tak, tak, że niby musi. Nie może oddychać, nie może zdjąć tego. Aha, bo chroni się, że że nie może oddychać tamtym, tą atmosferą, w której ty jesteś, tak? To jest. Ta atmosfera ma tlen. A tego tym nie mogą oddychać, nie. Tak? Dobrze. Kim są? A opisz jeszcze tam to ciało. Jak to ciało wygląda? Tak jakby kombinezon. No. Kombinezon? Jaki kolor? Szarawy, biały. Szarawy, biały taki? Widzisz ręce? Ma jakieś buty? Cały jest kombinezon na ręce, tak jakby nogi i tak. I to właśnie tak jakby to na głowie, co. A możesz widzieć, widzisz tam twarz przez tą, co ma szybkę, czy co tam ma? Oczy, a opisz te oczy, jakie są? Takie duże, okrągłe. Duże, okrągłe? Mają kolor? Takie bez koloru. Bez koloru? Czarne? Nie, tak jakby nie było koloru. Dobrze, to teraz tak, wy się witacie teraz, tak? Witacie się, witacie. Jak nazywasz tego przyjaciela z kosmosu? Macie kontakt, to jak rozmawiasz? Ludek. Ludek? Ludek. Dobrze, to a skąd oni przybywają? No skąd indziej? Spytaj się. Powiedz ci. Spytaj się. Te istoty. Z innej planety. Ta planeta jest w tym samym układzie, w tym systemie słonecznym, gdzie ty jesteś, czy gdzie indziej? Gdzie indziej, inna galaktyka? A dlaczego przylatują tutaj na planetę? Dlaczego, spytaj się? Że powiedział, że tak jakby chce zobaczyć, jak u nas się żyje, jak się u nas dzieje.
A obserwuje, jak żyjecie i co się dzieje, tak? Są przyjaźnie nastawieni dla was, tak? Mhm. Jakie informacje przynosi tobie? Jakieś potrzebne informacje dostajesz? A jak rozmawiacie? Czy rozmawiacie słowami, czy telepatycznie? Jak rozmawiacie? Się porozumiewacie ze sobą? Telepatycznie? Mhm. Dobrze. Czy jeszcze jakieś, oprócz tej cywilizacji, czy jeszcze jakie inne odwiedzają was? Tylko z tą jedną masz kontakt? Tak, jakby jeszcze inna, ale ona nie odwiedza, tylko tak, ta niedobra. Aha, to jeszcze jakaś inna niedobra cywilizacja was odwiedza, tak? Nie odwiedza, tak przelatuje obok i odlatuje. Mhm. Takie ciemne statki. Ciemne statki jakieś takie przylatują? Boisz się tej innej cywilizacji? Nie, bo oni nam nic nie robią złego. A skąd wiesz, że jest to zła cywilizacja? Tak czuję. Odczuwasz to, tak? Mhm. Nie masz obawy, że chcą zniszczyć coś tam na tej planecie? Nie, bo czuję się bardzo silny, że nic nam nie zrobi. Aha, czujesz się bardzo silny, że nic nie zrobi. Mhm. Czujecie, że czujesz, że macie ochronę z tej dobrej cywilizacji? Tak, która... i my też się nie chronimy. A i wy też, a jak się chronicie? Miłość. Miłością. To ta zła cywilizacja omija tą planetę, bo wy tylko miłością żyjecie i oni z tym nic nie mogą zacząć, tak? Nie jesteście przeciwnikami, tak? Ich. Aha, dobrze. Okej. Okay. To ja teraz dziękuję się tej istocie, która wylądowała. Mieliście kontakt. I teraz ja ci przesuwam do tego momentu, jak ty jako król umiera, a raz, dwa, trzy i jesteś w tym momencie, jak odchodzisz z ciała. Dlaczego umarłeś tam jako król? Z jakiej przyczyny? Ze starości? Ile lat żyłeś? 100. Koło 100 lat? Mhm, to nie był taki długi. Nie. A dlaczego nie? A, to taki pół człowiekiem, tak? A, takim pół człowiekiem. I dlatego nie mogłeś jako długowieczny, jak ten ptak. Aha, czy tamte stanowiska na tej planecie, jako król, czy przychodzą jakieś inne wcielone istoty, czy tylko obejmują stanowisko, czy też jako ty, jako półczłowiek tam. Też tam odwiedzają i jako, mogą jako król być, czy tam żyć? Nie wiem, moja dusza tam się zreinkarnowała. Aha. A to są zwierzęta, nie wiem, może i mogą przychodzić, nie wiem. A twoja dusza tam weszła w ciało, to tylko to ciało nie było całkiem zwierzęce. Nie, to jakby pół zwierzęce. Nawet nie pół zwierzęce, to nie było zwierzę. Tak, ale głowy miało inną, tak jak ciało. Nie wiem, ale to nie było zwierzę. Mhm. Czy miałaś wrażenie, że tam jakieś eksperymenty na tej planecie są robione, jakieś stwarzane, jakieś inne ciała dla dusz? Bo ciało było inne, jak nie był pingwinem, czy psem, czy ptakiem, tak? Dobrze. I teraz opuszczasz to ciało. Czy ktoś został innym przywołany jako król na twoje stanowisko? Kogo wybrałeś jako króla następcy, jak wiedziałeś, że już będziesz odchodzić? Jakie zwierzę? Jakie to zwierzę jest? Opisz. Ty wiesz, było na rozmowie z tobą. Tak jakby pies. Tak jakby pies. Mhm. Dobrze. To teraz odchodzisz z tego ciała, tak? Odchodzisz. I co się dzieje? Opisuj odejście z twojego ciała.
widzi światło. Jak odczuwasz to życie na tej planecie? Jakie było dla ciebie? Było spełnione? Było spełnione, tak? Dobrze. I teraz się przesuwasz do tego światła. Czy ktoś jest przy tobie jeszcze? Odczuwasz, że ktoś jest? Jak się przesuwasz? A skąd wiesz, że masz tam się przesuwać? Płyniesz samodzielnie? Się dzieje to? Tak? No to dobrze, opisuj, jak płyniesz. Coś widzisz po bokach? Oglądaj przestrzeń. Widzisz coś? Takie jakby chmury, jakby mgła. Czujesz, że te chmury to są istoty duchowe? Tak? One czuwają już tam nad... Jak przepływasz, tak? Przechodzisz. Dobrze. Przesuwasz się i idziesz tam do tego specjalnego miejsca. Raz, dwa, trzy. I teraz mów, gdzie jesteś? Gdzie dotarłaś teraz? Na jakie miejsce przybyłaś? W chmurach jest to, tak? Wita ciebie ktoś? Czujesz się oczekiwana? Czeka ktoś? No to podchodź. Podchodź do tej istoty duchowej. Przywitaj się. Kim jest ta istota duchowa? Ja witam cię serdecznie. Jestem opiekunem duchowym? Witaj się. Ty wiesz o tym. Opisz tą istotę duchową. Tam czeka na ciebie. Opisz ten wygląd. Nie wiem, taki stary. Starzec? A jak wygląda? Opisz. Tak, miał koronę, takiej przy kości. A jakie ma szaty? Jakieś czy co ma? No, jakieś takie grube, duże, ciężkie szaty. Ciężkie szaty, a jaki kolor mają? To jest jakieś ciemnawe. Ciemnawe? No i coś w ręku jeszcze takiego ciężkiego trzyma. Trzyma coś w ręku ciężkiego? Co to jest? Przyglądaj się, ty wiesz o tym, tam jesteś, czy już wszystkie informacje są dla ciebie dostępne. Tak, by coś jakby berło miał w ręce. Dobrze. I teraz, co to jest? To jest poziom duchowy, tak? Gdzie jesteś? Planeta duchowa? Podchodź do tej istoty duchowej, podchodzisz, witaj się i ty wiesz tam, dlaczego jesteś. Dlaczego tam jesteś? Ciebie oczekuję. Czy to jest symbolicznie, że wróciłaś jako król z tego, z poprzedniego życia? To zapytaj się. Pytaj się tego króla sama teraz, pytaj się, kim jest, dlaczego tam jesteś? Wszystko się dowiesz. Pytaj się. Co mówi ci? Jest to spotkanie z nim? Czujesz? Nie, mówię, że władcą. Władcą jest. Ale czego jest władcą? Mówi, że niebios. Jak? Mówi, że niebios. Władcą niebios jest? Tak, mamy zrozumieć to, że to jest jakiś poziom, tak? Bo nie jest władcą całego wszechświata. Nie. Nie, no właśnie. Jest tego miejsca, gdzie przybyłaś. Co to jest za poziom? Tobie ja się pytam, co to jest za poziom tam? Gdzie jest władcą? Ta istota duchowa? Co to jest za poziom duchowy? Jakie zadanie spełnia ten poziom? Czy tam przychodzą ci, co spełniali rolę królów, te dusze? Co do ciebie przychodzi? No masz kontakt z nim, tak? Rozmawiasz telepatycznie, czy ja? No, on jest taki zły. Jest zły? A dlaczego jest zły? Na ciebie? Nie chyba na mnie, ale jakiś taki... Dziwny?
To po co tam jesteś? Nie jest sympatyczny. A po co tam jesteś? To wychodź stamtąd. Możesz wyjść? No to już, przesuwa się. Wiecie, niech on tam sobie siedzi. Może to on tylko mówi, że jest władcą, a nie jest. Tylko taką chciał ci coś pokazać, że już taki cwaniak, przesuwaj się. Raz, dwa, trzy, idziesz do przodu, tam idź do co te opisuj. Widzisz jakieś istoty duchowe po ciebie inne? Gdzie jesteś? Nie wiem, to statek kosmiczny. Widzisz statek kosmiczny? No to dobrze, bardzo fajnie. Jak ty oglądasz, czy ty jesteś też w przestrzeni, czy czujesz się, że jesteś na tym statku? Nie. Jak patrzysz, to od zewnątrz. Od zewnątrz. I co to jest za statek? Opisz ten statek. Taki duży. Tak? Z takimi okienkami. Z okienkami, tak? I mi teraz wychodzi z tego światło. Wychodzi światło z tego statku? Z tych okienek takich. Mhm. To co dobrze, to ty tam teraz możesz do tego statku kosmicznego wejść. Jesteś istotą duchową? Mhm. Tak? Dobrze. To teraz bez problemu przenosisz się do wnętrza tego statku. Raz, dwa, trzy i już się przenosisz, że jesteś w środku. I rozglądaj się. Kto tam jest w tym statku? Dużo tych. Dużo? Tych, nie wiem. Głośno? Głośno. Tych istot. Dużo istot, jak wyglądają? Opisz je. Takie jak żaby, jak chude. Chude takie? Długie ręce. Długie ręce? Długie nogi, takie czułka długie. Czułka długie, co to jest czułka? To tak jakby oczy, tylko takie takie wychodzą od skroni takie. Oczy od skroni wychodzą? No na takie coś jest długie i na tym zakończone są oczy. Aha, to jakieś takie są wychodzą te oczy na jakiś takich na zewnątrz są po prostu te oczy, takie jak czułka, tak? Mhm. Są ubrani? Nie. A jakie mają? Opisz te ciała. Jakie mają te ciała? Opisz je. Zielone. Zielone? A nogi? Jakie mają te stopy? Przyjrzyj się. To jakby trzy palce. Trzy palce? Ręce? Też tak jakby trzy. Trzy? Też mają po trzy? To jest duży statek? Duży? Duży. Jest tam jakiś komendant czy przywódca? Jest? Jest ktoś, kto prowadzi ten statek. Mhm. Może statek sam jest, nie wiem. A jest to przyjazna cywilizacja? No tak. Tak? A dlaczego oni są w kosmosie? Gdzie oni lecą? Obserwują. Obserwują? Co obserwują? Chyba inne planety. Inne planety? Widzę, że widzę Ziemię. A, widzisz Ziemię? Z tego statku, ty jesteś w tym statku i ty widzisz tą, naszą Ziemię, tutaj tą planetę. I opisz, jak ją widzisz, jak ona wygląda. Wygląda taka kula. Mhm. Widzę tak jakby zielony, jakby brązowy kolor, tak jakby ciemny, niebieski. Mhm. I oni są nad ziemią, ten statek, tak? Tak, daleko. Bardzo daleko? Mhm. I oni obserwują tę ziemię? Mhm. Dobrze. To ty podchodzisz teraz do komendanta, do tego statku. Ty wiesz, który to jest. Przyjrzyj się między nimi. Widzisz jego? Mhm. Czym się odróżnia od tych innych? Jest szary. Jest szary. Ma inny wygląd jak tamte te zielone? Podobno, ale innego koloru. Innego koloru? Dobrze. To ja witam cię serdecznie. Słyszę, jak odbiera mnie, jak go witam? Reaguje na powitanie? Chyba reaguje, ale robi to, co ma robić. Nie. A robi dalej swoją czynność, tak? Zareagował, ale robi. Co on robi tam na tym statku? Przyglądaj się, co on robi?
Wojtkiem prowadzi ten statek. Prowadzi ten statek? A jak on prowadzi? Ty widzisz jego czynność? Naciska i coś rusza tam tymi rękami. Ile on ma palców? Jest inny jak te inne. Ty widzisz jego ręce? Jak on tam... Nie wiem, tak dokładnie nie widzę, ale tak jak czuję, że jest inny trochę od tamtym. Jest inny trochę od tamtym. To teraz się całkiem opisz tam wnętrze. Co tam mają w tym, na tym statku? Jak tam jesteś? Mają jakieś siedzenia czy coś? Co tam jest w ogóle? To jest tak, tak, tak jak talerz. Tak? I naokoło takim tego talerza tam jest tak dużo takich guzików, takich maszyn. I wokoło tego okna. Tak? No i one siedzą tak naokoło tego. Oni siedzą, te wszystkie te istoty? Mhm. I siedzą naokoło i co, patrzą w okienka, czy na te pulpity patrzą? No coś na te pulpitach. Na tych pulpitach coś robią? Mhm. No to ty teraz się spytaj, ty dostaniesz telepatycznie tą odpowiedź. Dlaczego oni obserwują Ziemię? Z jakim zadaniem przylecieli? Cię dopływa. Dlaczego oni obserwują planetę Ziemia? Zbierają jakieś informacje, czy o co chodzi? Tak jakby informacje o powietrzu, o roślinności. Informacje o powietrzu, roślinności. Mhm. I komu oni przekazują to dalej? Czy oni mają też jakąś swoją własną planetę? Skąd przybywają? Chyba mają. Mają? W tej, w naszej galaktyce, czy w innej galaktyce? Z innej galaktyki. Mhm. Czy dlatego obserwują, bo są jakieś, zachodzą masywne zmiany tutaj na Ziemi, dlatego obserwują? Zbierają te wszystkie dane. Nie wiem, wydaje mi się, że oni się nie interesują, że jakieś zmiany zachodzą. Ich nie interesują te zmiany, tylko, ten skład roślin, powietrza i wszystko, tak? I interesuje, tak? Mhm. Czy oni chcą to wykorzystać dla siebie, ten skład, żeby stwarzać to na innych planetach też, takie życie, czy jak? Jak się interesują? Są to badacze jacyś? Naukowcy? To ja się teraz spytam i teraz ty będziesz wiedziała tę informację. Czy to są istoty, które mają coś wspólnego z instytutami czy akademiami, które wytwarzają organizmy żywe i oni i potem a inna grupa przylatuje, obserwuje, jak to się rozwija? Zapisują to? Mhm. Ale będziesz wiedziała teraz, czy to są właśnie cywilizacja, która obserwuje to zasiane życie, jak się rozwija na planetach? Ale ich ludzie nie interesują. No ludzie nie interesują. Chodzi o jakieś gatunki roślin, tak? Czy o skład powietrza, atmosfery, tak? O to chodzi. Co to chodzi? Może jak w jakiej atmosferze, czy w jakim... Jakie życie jest dopasowane, tak? O
to może chodzi. Obserwują roślinność właśnie. Aha, obserwują roślinność jak? No właśnie, o to chodzi. I zbierają dane, tak? Z tego rozwoju. Mhm. Dobrze, dobrze. Okej. Okay. Teraz się przyjrzałaś temu wszystkiemu. I opuszczasz ten statek. Podziękujemy się za wgląd. Jeżeli to nie było tajemnicą, cieszę się z tego i dziękuję za to. Opuszczasz teraz, tak? Dobrze. I teraz poruszasz się. Gdzie teraz idziesz? Gdzie teraz się poruszasz? W jakim kierunku? Gdzie? Widzisz jakieś gwiazdy, planety. Widzisz gwiazdy i planety. W kosmosie teraz jesteś, tak? Mhm, dobrze. Czy masz jakiś tam specjalny cel? Gdzieś chcesz lecieć? Nie. Idę tak do przodu. Do przodu idziesz? I opisz to. Jak to widzisz? Tak, do góry jest ciemno. Do góry jest ciemno, jak patrzysz? Jest taka głębia ciemna. I gwiazdy. I gwiazdy. Podoba ci się to? Jak tak patrzysz na to? Jak się czujesz? Taki spokój. Taki spokój. Mhm. Czy ty tam w tym poruszaj się w tej przestrzeni, czy ty odczuwasz jakieś wibracje, jakieś dźwięki, jakieś energie? Jakieś frekwencje? Jak odczuwasz, jak odbierasz tam? Jak jesteś tam w tej przestrzeni? Czuwasz coś w ogóle, tak? Tylko ten spokój, tak? Tą ciszę odbierasz? Mhm. I teraz co się dzieje? Opowiadaj, co się dzieje. No jest wszystko tak jak wcześniej, bez zmian. Wszystko dobrze, tak? Odczuwasz dobrze? Ok. Czy na dzisiaj zakończymy tą podróż? Jak odczuwasz? Zakończymy tą podróż, tak? Przypłynęło, dostałeś dużo informacji, dostałeś też wglądy na twoje istnienia, tak? Dobrze. To teraz ja się zapytam twojego przewodnika duchowego, albo Wesius mi odpowie, czy w następnych regresjach Agnieszka będzie miała dalszy wgląd na jej życia, czy tak? Słyszysz? Tak? Że dalszy ciąg będzie, tak? Dalszy ciąg, tak? Będzie. Dobrze. To teraz ty masz już tą informację. Czy te twoje właśnie bardzo głęboki, ten taki stres był jako jędruś, jako ten chłopiec, czy on miał wpływ na twoje dzisiejsze życie jako Agnieszka? Tak? Chodziło o tą miłość, o to odczucie miłości. To było głównym punktem tego, to tamto życie. Tak? Dlatego było ci to pokazane. Dobrze. W następnych regresjach z pomocą świata duchowego pójdziemy dalej, albo głębiej, albo tak. Dobrze? Będzie wszystko dobrze. Będziesz poznać tą piękną stronę też twojego życia. Tak? Dobrze. Czy jesteś gotowa do powrotu tu i teraz? Dobrze, to teraz wracasz się na to miejsce. Przed drzwiami przechodzisz znowu drzwi. Jesteś
świata duchowego, to tu i teraz przechodzisz, tak? Z tej strony te drzwi też są białe, od strony duchowej są też drzwi białe, te drewniane, czy jakie są? No jaśniejsze, takie bielsze. Bielsze, dobrze, przechodź teraz do tu i teraz, przechodź, przechodź, już przechodź, dobrze. To teraz ja będę odliczała od 5 do 1, a energia życia będzie wpływać. Twoje ciało, poczujesz po kolei twoje ciało, wszystko zapamiętujesz, całą podróż, informacje, zapamiętujesz, czujesz się świetnie, ciało jest wypoczęte i ty się cieszysz z tej podróży, tam gdzie byłaś, co widziałaś. Ja teraz odliczam 5, 4, czujesz nogi, poczuj nogi, poruszaj, poruszaj, nogi są świetnie wypoczęte. 3. Czujesz teraz twoje ręce, ruszaj twoje ręce, ruszaj, ruszaj. Bardzo jest przyjemnie. Ciało. 2. Całe ciało ruszaj jak kot, poruszaj głową, rozluźniasz się fajnie, czujesz się świetnie. 1. Otwierasz oczy, halo, witaj tu i teraz. Jak? No dobrze. Jak się czujesz? Tak? Pamiętasz tą podróż? Ciekawa? Tak? Nie da się tego opowiedzieć, co się widzi, nie? Chyba? No nie da się. Nie da się? No jest tak inaczej. A jako Jędruś, jak się czułaś? Jako chłopczyk Jędruś? Smutek cię bardzo ogarnął. I płacz. No bo ja zawsze, bo to mojej mamy jest wina. Dobra. Wszystko po kolei. Wszystko zrobimy po kolei.